Witam w kolejnym filmie z serii Firma od kuchni. Dzisiaj postaram się omówić dość fajne zagadnienie, a mianowicie czy istnieje inwestor, wykonawca idealny czy doskonały, zwał jak zwał. Zapraszam do oglądania. Jako że jestem wykonawcą, to może zacznę od tego, jak ja postrzegam dobrego inwestora. Od razu trzeba zaznaczyć, że dobry inwestor to nie zawsze jest ten inwestor, który nam zapłaci najwięcej ze wszystkich. Bez obrazy, ale wolę czasami robić u, nazwijmy to, mniej płacących ludzi, ale z którymi umiem się dogadać i dobrze mi się po prostu u tych ludzi robi. Nie wiem, jak to określić. Czasami spotykacie daną osobę i chcecie u niej robić. Po prostu umiecie się dogadać, macie jakąś tam wspólną wizję czegoś tam. Nikt nie narzuca z góry swojego sztywnego stanowiska. O, tak to trzeba nazwać, bo bardzo często zdarza się tak, że przychodzę na wycenę, na robotę. Inwestor stwierdza, to chce mieć zrobione tak i tak, bo tak mu na przykład pani projektant zrobiła wizualizację. Oglądam to, zwracam uwagę na kilka szczegółów, które według mnie są do zmiany, poprawy, bądź po prostu no, według mnie nie spełniają jakiejś tam dłuższej perspektywy czasu, no po prostu będą może niewygodne, o, w ten sposób. I bardzo fajnie, jeżeli inwestor umie podejść do tego rozsądnie, niekoniecznie, broń Boże, nie narzucam mu, że musi wszystkie moje rzeczy, powiedzmy, wdrożyć, zaakceptować, ale fajnie, jeżeli umie to przyjąć, powiedzmy, na tej zasadzie, że fajnie, że zwróciłeś uwagę, przemyślę to. Niekoniecznie to musi być wdrożone, ale już jest jakiś tam, powiedzmy, punkt wspólny, o, tak to trzeba nazwać, że umiemy się dogadać. Dobrym klientem dla mnie jest też osoba, która, nazwijmy to tak, widzi w mojej osobie, czy w osobie innego wykonawcy, człowieka na równi z sobą. Tak to chyba trzeba nazwać, bo nie lubię po prostu wywyższania się, czy patrzenia z góry na kogoś. Bardzo często inwestorzy patrzą na, nazwijmy to, pracowników fizycznych z góry. No bo jeżeli na przykład on pracuje w biurze, a ktoś robi, nazwijmy to, fizycznie, no to jest nieukiem, najczęściej, nieukiem, po części najlepiej alkoholikiem, no bo to też się wiąże, bo takie są stereotypy, że fizyczny to jest nieuk, alkoholik najlepiej i niedomyty. Przepraszam, może wielu ludzi urażę w ten sposób, ale spotykam się jeszcze z takimi stereotypami właśnie, że jest bardzo duże zdziwienie, jeżeli pojawiam się po pierwsze w czystych ciuchach. Nie mówię, że są czyste w sensie nowe, tylko są czyste, wyprane, nie śmierdzą. Koszulki, kurczę, potrafię zmienić na przykład 2-3 razy dziennie, jeżeli mam taki typ roboty, że po prostu no brudzi się, po prostu się brudzi. A jeszcze jak jest lato, to tym bardziej. Tak, wożę w aucie ze sobą zawsze minimum te dwie koszulki na zmianę. Choćby z prostej przyczyny, że po robocie najczęściej jeżdżę na jakieś tam wyceny, więc wypada po prostu mieć ten ubiór na zmianę. Klienci dość często, jeszcze nie wiem, czy to robią na zasadzie podpuchy, ale na przykład proponują alkohol na robocie, czy w trakcie roboty, czy po robocie. Po robocie to jeszcze jest pół biedy, ale w trakcie roboty na przykład, czy wypije pan piwo, nie? No, przykro mi, ja nie piję w robocie w ogóle. Tak mam. Raz, że jeżdżę autem, dwa, mam ubezpieczenia. Jeżeli cokolwiek mi się stanie, będąc pod wpływem alkoholu, nikt mi za nic nie zapłaci. A przykro mi, nie pracuję, nie zarabiam. Więc dla mnie to jest bezsensowny układ.
ale są ludzie, którzy po prostu jeszcze, nazwijmy to, patrzą z góry na wykonawców ze stereotypami. No niestety, tak jest. Kolejną rzeczą, którą chciałbym i w sumie którą widzę, bo od razu trzeba zaznaczyć, że w przeciągu chyba 5-6 lat, jak tak na serio zająłem się prowadzeniem własnej firmy, może było trzech. Tak, może było trzech klientów, którzy powiedzmy średnio mi się udali. Mniejsza z tym, jak to tam się pokończyło i tak dalej, aczkolwiek nie wiem, trzech ludzi na, przyjmijmy te 5 lat, którzy mi za bardzo nie spasowali, to nie jest zły wynik. A powiedzmy sobie szczerze, od 2 lat spotykam naprawdę fajnych inwestorów. Bo po pierwsze, da się z nimi dogadać. Nie wiem. Nie zawsze umiem, znaczy nie zawsze umiem, nie zawsze lubię nawiązywać, powiedzmy, relacje takie przyjacielskie z inwestorami, no bo jednak trzeba rozgraniczyć robotę od przyjaźni. No, średnio to idzie zawsze, jeżeli chodzi o relacje inwestor-wykonawca, aczkolwiek, tak jak wspominałem, od tych 2 lat spotykam takich ludzi, że chce się dla nich robić, po prostu chce się dla nich robić, bo po pierwsze, umiecie się dogadać na zasadzie, on ma jasno sprecyzowaną wizję swojej roboty, ja mu deklaruję swój punkt widzenia, znajdujemy złoty środek, w sensie chodzi o robotę, jak to wykonać. Nie wiem, ja podchodzę bardzo ludzko do wszystkich relacji inwestor-wykonawca. Nie zdzieram, przynajmniej mi się tak wydaje, jakoś kosmicznie pieniędzy z inwestorów za robotę. Nie zawsze pieniądz czy kasa jest najważniejsza, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ważniejsze czasami są po prostu relacje międzyludzkie. Sytuacja z zeszłego roku. Wykańczam cały dom u jednej rodzinki. Bezproblemowi od początku do końca. Ale powiedzmy, że pozostajemy na relacji wykonawca-inwestor, ale jest fajnie. Po prostu jest fajnie. Co mnie zdziwiło, to to, że on, pomimo tego, że na przykład zakończyliśmy współpracę, bo robota została wykonana, wszystko rozliczone, jest super, dalej dzwoni do mnie, na przykład się po prostu spytać, co tam u mnie, jak się nam żyje. Po prostu, tak, po prostu, po ludzku. Nie wiem, bardzo fajny gostek, w ogóle cała fajna rodzina. I w ogóle bardzo miło, jeżeli ktoś z byłych klientów, nie wiem, dzwoni do mnie, a zdarzają się tacy ludzie, dzwoni do mnie po prostu spytać się, co tam. Pierwsza oczywiście reakcja, jeżeli dzwoni do ciebie były klient, to masz tak, albo co chce, żeby coś tam nowego zrobić, albo że coś się zepsuło. A tutaj macie zaskoczenie, po prostu co tam u ciebie. Takich mam klientów i na chwilę obecną nie mam zamiaru i nie chcę, żeby to się zmieniło. Nie wiem, albo tak jak to gadałem, dobro wraca i nazwijmy to złe lata mam już za sobą, jeżeli chodzi o problemy z robotami i tak dalej, ale na razie ostatnie 2 lata to są bardzo dobrzy inwestorzy. Naprawdę życzę każdemu, żeby miał takich inwestorów, którzy będą się nim interesowali, nie będą problemowi. Jeszcze naprawdę przez te 2 lata nie miałem problemu z jakąkolwiek w sumie zaliczek ja nie biorę, ale nazwijmy to płatność za etap. Bo ja się mniej więcej rozliczam najczęściej w ten sposób, jeżeli mam większą robotę, że się rozliczam etapami, robię łazienkę, jest odbiór łazienki na przykład i jest płatność. Zero problemów. Jest powiedzmy ta łazieneczka zrobiona, wszystko pasuje, wystawiam fakturę,
Najczęściej albo tego samego dnia mam pieniądze, albo następnego, zależy jak tam kto banki ma. Nie mam problemów, jeżeli chodzi o płatności z inwestorami. Wszystko jest obgadywane na bieżąco. Ja wychodzę z założenia, że ja jako wykonawca mam rozwiązywać, nazwijmy to, ich problemy, jeżeli chodzi o budowę. Ja nie stwarzam tych problemów, ja nie gadam, że nie da się czegoś zrobić. Ja po prostu to rozwiązuję i może przez to później nie ma problemu. Może tak jest, może nie. Dobra, bo tak się rozgadałem, jak to wygląda dla mnie inwestor idealny. A inwestor idealny w skrócie to są inwestorzy z moich dwóch ostatnich lat. To są moi idealni inwestorzy na chwilę obecną. I życzę takich każdemu. Ale dobrze wiem, czego powiedzmy, może dobrze wiem. No też jestem czasami osobą zlecającą jakąś robotę i wiem też, czego chcą inwestorzy. A inwestorzy chcą tego, żeby przede wszystkim gościu był, no nie powiem, że najwyższej klasy fachowcem w swojej robocie, ale żeby się na niej znał, to jest po pierwsze. Nikt chyba nie lubi cwaniaków. Po prostu cwaniaków, bo nie wiem, ja mam tak, że jak wchodzę na robotę, obojętnie czy to jest po kimś nowe, czy cokolwiek takiego, nie komentuję roboty poprzedników, bo najczęściej jeszcze może się zdarzyć tak, że robotę robił inwestor i na dzień dobry podkopujecie sobie robotę, no bo obrazicie poprzedniego wykonawcę, a potem się okaże właśnie, że to był inwestor, no i już możecie się pożegnać z jakąś tam robotą. Więc nie oceniać poprzedników. Strasznie mnie to irytuje. U mnie w domu jest takie powiedzenie. Nie oceniaj, bo będziesz oceniony. I to się bardzo dobrze sprawdza. Im więcej ludzie przychodząc na robotę narzekają na poprzednika, tym bardziej zlecający ma przekonanie, że chwycił, nie wiem, Boga za nogi, Boga budowlanki i on jest nieomylny, jest cudowny i tak dalej. No, potem różnie wygląda to w rzeczywistości. Więc lepiej nie oceniać poprzedników, nie grać jakiegoś, nie wiem, cwaniaczka, bo to się mści, po prostu to się mści. Kolejnym aspektem jest to, że inwestorzy nie lubią osób narzekających. Ale nie narzekających właśnie na poprzedników, tylko narzekających, że muszą wykonać daną robotę, bo tego się, nie wiem, inwestor chce, nie wiem, odpływ liniowy na przykład. Nie da się. Tego się nie da zrobić, to trzeba wziąć na przykład zwykły brodzik, bo tak będzie najszybciej, tak będzie najtaniej, nie da się. Przesunąć lampkę, nie, tego się nie da. Przykładów można mnożyć. Przepraszam, ale 90% rzeczy w budowlance da się zrobić. Może niekoniecznie z wizją inwestora, bo są oczywiście jakieś tam przeszkody, nazwijmy to architektoniczne, które naprawdę uniemożliwiają to, ale większość rzeczy da się zrobić, tylko trzeba chcieć. Już o tym wspominałem. Nie po to ktoś zatrudnia jakiegoś tam fachowca, żeby on widział wszędzie problemy. Jak kogoś zatrudniasz, komuś płacisz, to jesteś od tego, żeby rozwiązać jakiś problem. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Jeżeli chcesz coś zrobić, to szukasz rozwiązania. Jeżeli nie ma bezpośredniego rozwiązania, to proponujesz jakąś alternatywę. Ale nie gadam klientowi, że się nie da. Może to już lepiej powiedzieć, że nie robiłem z tym, nie umiem, albo nie wiem, jak to zrobić i lepiej kogoś innego niech weźmie. Ale nie, że się nie da. To jest takie dziwne pojęcie, że wszyscy by chcieli jak najmniejszym kosztem zrobić coś. Nie wiem, takie dziwne trochę podejście. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli ja komuś płacę, to ja nie chcę bez obrazy słyszeć lamentów, tylko ja chcę na przykład, dobra, powiedz mi, że czegoś nie da się zrobić, ale może da się to jakoś inaczej rozwiązać, żeby mieć podobny efekt. I od razu
Wilk syty, owca cała. Przynajmniej takie jest moje mniemanie. Widzicie, bardzo ważną kwestią, o której trzeba powiedzieć, jest też to, że biorąc firmę, klient chce, żeby dana firma była odpowiedzialna za swoją robotę. Bo jeżeli ja komuś płacę, on to ma wykonać zgodnie z technologią, najlepiej z moim, powiedzmy, ogólnym życzeniem, to też chcę, żeby, powiedzmy, no nie wiem, chyba na tą usługi budowlane jest 2 lata gwarancji albo 5 lat reinkojmi. Nie pamiętam, jak to tam wygląda, ale jakiś tam okres czasu jesteście odpowiedzialni za swoją robotę. Więc jeżeli coś się zdarzy, jakaś, choć począwszy od pierdołki, po jakąś poważniejszą awarię, bo one też się zdarzają. I to każdemu. Nie ma ludzi nieomylnych. No, w sumie myli się... W sumie jest jeden zawód, który się myli tylko raz i raczej on poprawki nie zrobił, bo to jest saper. No, ale to jest wyjątek od reguły. Ale większość ludzi chce, żeby, jeżeli coś się stanie, dzwonią do ciebie jako wykonawcy i chcą, żebyś rozwiązał ten problem. Dobrze, no są różne awarie, różne przypadki, ale zazwyczaj jest tak, że na przykład coś się rozciekło, syfon, cokolwiek, wężyk, to nie jest jakaś tam wielgachna tragedia, zakręca się wodę na przykład, jeżeli taka jest możliwość, dzwoni się do wykonawcy, ustala się termin naprawy, jeżeli to jest pilna naprawa, no to trzeba to zrobić w miarę jak najszybciej i tyle. Według mnie to jest profesjonalne podejście do tematu. Nie odbieranie telefonów, bo już przelew przyszedł i już cię mam bez obrazy w 4 literach, tylko zadzwoń i wykonaj poprawkę, naprawę, cokolwiek. Dla mnie to jest rzecz oczywista. Kasuję, jestem odpowiedzialny za swoją robotę. Tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy mieliście chyba najciekawsze przypadki w relacjach właśnie inwestor, wykonawca, czy spotkaliście już swoją idealną ekipę, idealnego klienta, bo nie ukrywam, temat jest ciekawy. I tyle. Na tym chyba już zakończymy ten odcinek, więc życzę dobrego dnia. Na razie.